Panie Jarku, czemu pan nie poszedł ze święconką? Żona poszła. Żonę widziałam. No, bo to ja. Panie Jarku, mam coś dla pana, idzie pan do mnie. Mam jajko od księdza dla pana. Panie Jarku, mam dobre jajko od księdza, zobaczy pan. A pani Aniu, wie pan, że ten, pani tata mi podjadł baranka pod tym, pod krzyżem? Podgryzł mi, no bo mi ten, odgryzł kawałek. Panie Jarku, trzymam pan. Weźmie pan sobie. Weźmie pan to jajeczko, no. Weźmie pan od księdza jedno. A tamte białe jeszcze ode mnie, to jest marcepan. To ty? O, to, no. No to. To znaczy ja... Panie Jarku, pan w Wielką Sobotę myje samochód, a święconkę to kto? No żona poszła. Żona mi obiecała, że pójdzie ze święconką, a ja mam jej samochód ogarnąć. Ja widziałam żonę w kościele pod ołtarzem ze święconką, także ma pan wybaczone. Tylko nie wiem, kurczę, ktoś mi tutaj od baranka kawałek odgryzł tego ciasta. I to podejrzewam, że to był przypód. Nie. Tak. Kręcił się pod ołtarzem. Słucha pani, a może on jest taki suchy, że dlatego może on leciało. Panie Jarku. Mało pani dała tego fiksu. Ale mam pytanie, czy pan wie, co znaczy na przykład chleb święcące? Mam chleb? Mam. No, co chleb. Znaczy chleb? Ja panu powiem, jak pan nie wie. Chleb oznacza przetrwanie, że nic nam nie zabraknie. Baranek oznacza życie. Ale co oznacza ziemniak w koszyczku? No ziemniak, no moim zdaniem to, co tu jest w koszyczku, że to na święta będziemy spożywać, tak, jeść, dzielić się, pokarmami. Dzielić się, to żeby to wszystko jakoś było zjadliwe i tak tego, dlatego to jest poświęcone. Tak. A dla nas, moim zdaniem. Dla mnie to ten ziemniak w koszyczku święcony to oznacza, że my będziemy produkować poświęcone ziemniaczki, bo to są małe sadzeniaczki. To musimy go wsadzić. Pierwszego. Wsadzimy, dobra, to pan daje go, pan pamięta, żeby go wsadził, ale pamięta pan, pierwszo, do sadzarki. Pierwszą rozwinę musiał. Kiedy zaczynamy sadzić? Ja go ręcznie wsadzę. Kiedy zaczynamy sadzić? Po świętach? No po świętach, ale którego dnia to nie wiem. No na mnie pan patrzy. Po świętach. No po świętach, ale którego dnia to nie wiem. I on będzie pierwszy wsadzony. Dobra. Wsadzony w redrynę. Poświęcony. Poświęcony. Niby, ja nie wiem. Nie, no był, nie niby, to na pewno był, no pewnie. Ja wiem, no mam kilka, no mam jeszcze kilka. No pan ma pan dwa. No dwa, jeden, ale ja bym się przyczepił do tego ciasta, panie. No coś się za suchy jest. Baranek mi się rozwalił. No. Nie, nie postarałam się w tym roku tego baranka upiec za coś ładnej. Jest. To pani piekła? No tak. Poważnie? No tak. I zapraszam pana na sernik dobry jeszcze. I na co jeszcze pana zapraszam? Na gołąbki? No pani dobre danie pan robi, chce? Nie mówię, że nie. No. Ma pan się kwiatka odejmie. Tulipanka? Ma pan też. No. To bardziej na dziękowie daję. Dla żony pan dał. Od pani do pani? Od pani do pani, a co to nie można, co to kobieta nie. Panie Jarku, święconki mamy już przygotowane, właściwie to już posprzątane, pogotowane w domach, czekamy tylko na hasło, jak to mówiąc. Na hasło? Znów skończy się w kościele ten adoracja, już można zaczynać. Ja już tak zacznę zaraz. Kroję co mam, stawiam co mam i po prostu popitka jedziemy z koksem. Najważniejsze to jest spotkanie w święta z rodziną i to jest ten czas, kiedy razem zasiadamy do stołu, spożywamy potrawy poświęcone, wielkanocne, ale to jest ten czas, kiedy mamy do siebie się uśmiechać, no tak. Kiedy mamy się radować. Po co są święta, żeby się rodzina, jak to mówią, skupiała do kupienia. Mamy, słuchajcie, dać sobie wszystko, aby te święta były naprawdę spokojne i życzliwe. Nie wypominajmy sobie niczego, nie myślmy o problemach, nie myślmy o pracy. To jest ten dzień, na którym mamy się skupić nad dobrem. Pan Jezus zmartwychwstał na nowo, niech zmartwychwstanie w naszych sercach. Niech samo dobro i miłość króluje w naszych domach. Życzymy Państwu wszystkim takich spokojnych świąt, Panie Jarku. No, wesołych takich. Wesołych? Będziemy się uśmiechać. Jeden do drugiego. To Pan się dzisiaj uśmiechnie do mnie. Właśnie tak się uśmiechajmy do siebie i jeszcze mocniej. Wesołych świąt. Dziękuję. My nawzajem. Wesołych świąt życzymy dla Państwa. Życzy Pan? No pewnie, że tak. Coś Pan jeszcze życzy? Dużo, dużo, dużo płynu na stole. Te święta. Wody. Już nie mówię jakiego. Wody. Ale w procentach. Wody. Wszystkiego dobrego. Niech pan pamięta naprawdę, żeby je wsadzić. Gorzej jak ja je położę, a żona je oskrobie i do garka wsadzi. No nie, lepiej nie. Niech one wpadną do ziemi, bo one są poświęcone, panie Jarku. No. Tylko niech pan nie zapomni.
Dobrze? Wierzę w Pana. OK? No wsadzę je, wsadzę. No, dzięki. No na razie. No wszystkiego dobrego. Dziękuję. Co? Pan przypłot był pod ołtarzem. No i co? I widziałam, że zaglądał. I chyba musiał spróbować. Był ciekawy, jak ten pan. Poważnie? No poważnie. A pan go zna, nie? No trochę. To pana teść, nie? Nie, no jak ja baranka, to nie. Nie przyznaję się. No dobra. Do zobaczenia, panie Jarku. Niech pan już nie czyści tego samochodu, no. Szkoda czasu, ładna pogoda.